Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? W dalszym ciągu jesteśmy w temacie jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzy osoby boskie są nierozdzielne. Jezus o tym dzisiaj mówi w Ewangelii i daje świadectwo o Ojcu, że czyni wszystko to, co my widzimy, cuda i naucza z mocą, tylko dlatego, że widzi czyniącego Ojca. I Ojciec daje świadectwo o Jezusie, że to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Syn mówi prawdę i piękne rzeczy o tacie. Tata mówi piękne rzeczy o synu. Dają o sobie świadectwo. Zadaniem na dziś będzie, abyś ty dał dobre świadectwo o drugim człowieku. Postaraj się w dniu dzisiejszym znaleźć taką sposobność, aby powiedzieć o kimś dobrze. Do drugiego człowieka. Swoją drogą musimy mówić komplementy, szczególnie kobietom, bądź słowa wsparcia i uznania mężczyznom. Ale dziś zadanie polega na tym, aby trzeciej osobie powiedzieć coś dobrego o kimś drugim. Nie samemu zainteresowanemu. To już było. Dzisiejsze zadanie jest, aby dać świadectwo o kimś, innej osobie. Powiedzieć coś pięknego, dobrego, pochwalić. Można dać świadectwo dzieciom, jak bardzo kocha się swoją żonę czy swojego męża. Powiedzieć coś dzieciom dobrego o mamie czy tacie. Można powiedzieć żonie, mężowi coś dobrego o dzieciach. Uczmy się mówić dobre świadectwa o bliźnim. Oczywiście można to przenieść z domu do pracy, do szkoły, na uczelnię, abyśmy unikali grzechu obmowy, wytykania błędów, wyśmiewania, krytykowania. A w to miejsce błogosławili się, mówili dobrze o sobie, dawali dobre świadectwo
jeden o drugim. Tak więc powodzenia, dzisiejsze zadanie, aby przynajmniej o jednej osobie dobrze zaświadczyć.